A więc kontynuujmy, moi drodzy, czas na dużą paczkę, jak mówiłem tutaj, przeważnie. Małe rozmiarowo książki, także trochę ich będzie. Pierwsza z nich jest to książka na podstawie serialu 39,5 i jako fan tego serialu nie mogłem sobie jej odpuścić. Wiecie, moja młodość, czasy pierwszej miłości. Y, jeszcze cena, bo książka kosztowała chyba 2,80, także. Y, no nawet się nie zastanawiałem sekundy nad tą książką, tylko od razu ją kupiłem. Myślę, że będzie ciekawa. To jest jak poznałem Ankę, czyli chyba wydarzenia przed akcją serialu. Także to może być interesujące. Tutaj może być ciekawa książka, bo jest to książka w imieniu Pomyłki i jest to książka o największych pomyłkach wymiaru sprawiedliwości. Także też zapowiada się dość interesująco. Tutaj mi nie łapie niestety ostrości. Teraz chyba powinno być lepiej. Zobaczcie sobie, co i jak. Przechodzimy do książki następnej i są to mity II wojny światowej jest to dość nowa książka bo chyba z 2020 roku i to jest właśnie przykład że na scoopshopie można dostać nawet nowe książki dosyć tanio jak widzicie w stanie dobrym jest jak najbardziej. Nie ma tutaj się za bardzo do czego przyczepić. Kupiłem tę książkę za jakieś 9 zł, chyba tam 9 z groszami, 9,02 z tego co pamiętam. A normalnie gdzieś w Empiku kosztuje ona 39,90, jak tutaj widzicie. Także Cebula Deal. Kolejne książki. Mamy tutaj Rafała Dębskiego. Ostatnio kupiłem w leklerku jedną z jego książek i po prostu też chciałem sobie jeszcze jakoś przeczytać. Tak więc zakupiłem sobie Dębski Światło Cieni. Tak się ta książka prezentuje. Tak to wszystko wygląda. Książka następna jest to. Bardziej fantastyka, też kosztowała grosze, więc jako, że ostatnio próbuję się do fantastyki przekonać i całkiem nieźle mi to idzie, to postanowiłem sobie tę książkę zakupić. Nie jest to jakieś ogromne ryzyko, nawet jak mi się nie spodoba. Książka następna, jest to także fantastyka jest to książka obcy z Alfa Centauri. Tak się prezentuje. Taki jest opis tej książki, także możecie sobie zerknąć. Książka kolejna, i z tego co widzę, będzie to książka e, chyba o Rzymie. Tak, zgadza się. E, jest to też fantastyka. Rzym płonie, z tego co czytałem, jest to książka o tym, że cesarstwo rzymskie nie upadło i przetrwało do dzisiejszych czasów. E, więc e, dość ciekawa, fantastyczna fabuła. E, Patrzcie, o właśnie, Cesarstwo Rzymskie nie upadło, lecz stało się światową potęgą obejmującą przeważającą część globu. Przechodzimy do kolejnych książek. Tutaj mamy twardą okładkę. O. Jest to książka, co się stało w 966 roku. Bardzo fajnie podobno opisane dzieje Słowian, oparte o różne dowody naukowe. Ja właśnie lubię te czasy w Czesno, średniowieczne te czasy piastowskie głównie. Także jak najbardziej jest to temat dla mnie. Zobaczymy, czy to nie jest jakiś bullshit troszeczkę ta książka, bo też różnie może być, natomiast ocenię, jak ją przeczytam po prostu. Kupiłem sobie książkę o runeju, jako że mam sentyment do tego zawodnika. Niewiele o nim wiem, przyznam się szczerze, więc stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby sobie tę książkę przeczytać. No, i jak widzicie, tutaj jest cena 1 złotych i. Czy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów? Kurwa. No ale cóż, fajna książeczka do przeczytania. Teraz następna książka, którą wyjąłem razem z poprzednią. To też jest jakaś powieść, jakiś bardziej taki thriller. Nazywa się Na Hybiu Trafiu. Mamy tutaj na obrazku Route 66, czyli drogę 66, którą bardzo lubię, która mnie przyciąga w Ameryce i chciałbym się kiedyś nią przejechać. Także jeżeli w tych realiach dzieje się akcja, to pomyślałem, że może mnie ta książka zainteresować i może mi się spodobać. Także tak się prezentuje. Przechodzimy do kolejnej. Co my tutaj mamy? Jest to horror, mój pierwszy horror, który będę czytał. Nie wiem, czy lubię ten gatunek, bo tak jak mówię, jeszcze nie czytałem żadnych horrorów. Natomiast ten horror też jakoś za dwa złote był na tym sklepie, także stwierdziłem, że, że sobie spróbuję. Poczytam sobie, zobaczę, jak mi przypadnie do gustu horror książkowy. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o filmy, to horrory, chociaż rzadko poniesięgam, to jednak muszę powiedzieć, że lubię. A więc następna książka. Co my tutaj mamy? To też może być bardzo ciekawe. Rzeczpospolita duma i wstyd tutaj autor mierzy się z naszą historią i też odkrywa niechlubne karty w historii Polski. Także to jest temat, który też na który ja też bardzo dużo ostatnio myślę w związku z sytuacją geopolityczną, także tej książki jestem bardzo ciekaw. Zobaczę, czy mam podobne przemyślenia jak autor. No więc tak, ta książka prezentuje się tak. Przechodzimy do następnej. Jeszcze trochę ich zostało. Tutaj mamy książkę z serialu, co do którego mam sentyment, a mianowicie serialu Zagubieni. I tutaj mamy Zagubieni i Filozofia. Nie wiem, czy to jest książka fabularna, bardziej chyba wyjaśnia kwestie filozoficzne tej wyspy, kwestie działania tej wyspy. Także może być to też ciekawa książka, bo psychologią i filozofią też jak najbardziej się interesuję. A do tego jeszcze o moim jednym z ulubionych seriali, tak więc nie mogłem też przejść koło tej książki obojętnie. Także przechodzimy do następnej książki. Tutaj jest jakaś książka Matthew Tyrmanda o ten Matthew Tyrment jest chyba, bodajże synem, z tego co czytałem, jakiegoś właśnie słynnego filozofa, i on właśnie, ten Tyrment, jego ojciec, bardzo, bardzo dużo rzeczy przewidział. I właśnie ten Matthew także ma, powiedzmy sobie, taki dar. Gdzie wiele rzeczy z jego przewidywań się sprawdziło, także jest to taka rozmowa o sytuacji na świecie i do czego to nas może doprowadzić, także też jak najbardziej e, moje e, dywagacje, także też jak najbardziej jest to książka zgodna mm, z moimi przemyśleniami, e, z tematyką, o której lubię czasem sobie pomyśleć czyli tematyką geopolityczną niesamowita Co? sprawa Ale zobaczcie kto tutaj zrecenzował nam tą książkę także nie wiem czy się bać czy raczej się cieszyć szczerze mówiąc no jest to dosyć kontrowersyjna recenzja ale jak już kupiłem to przeczytam to może być dość ciekawa książka jest to właśnie książka bardziej na podstawie relacji uczestników I wojny światowej Polaków i dlaczego właśnie Polska połączyła się w całość i powstała po zaborach. Także można sobie bardzo fajnie zobaczyć, jakie myślenie i jaka atmosfera wtedy panowała. Więc myślę, że będzie to dosyć cenna wiedza. Bardzo szanuję takie książki, które są właśnie opisane na podstawie relacji świadków, bo są jednak bardziej wiarygodne niż jakieś historyczne dywagacje. I tym razem książka Battlefield 3 na podstawie gry. Tak jak wam chyba wspominałem na początku albo wspomnę w poprzednim filmie, ostatnio nawet lubię czytać książki na podstawie których albo które powstały na podstawie gier, filmów. Także też Battlefield mnie ciekawił jako że tą serię bardzo lubię, chociaż akurat w Battlefield 3 z tego co pamiętam nie grałem, natomiast chętnie przeczytam tę książkę. Nie powiem, żebym był jakimś znawcą i fanem piłki nożnej, natomiast Messi to jest taki zawodnik, którego dosyć dobrze znam, i też właśnie chętnie dowiedziałbym się innych szczegółów o jego życiu, bo znam go tylko jako piłkarza. No i to jest książka, której nie wiem, czy mogę wam pokazać, czy nie przyjadą po mnie Bagiety po tym, ale. Jest to książka Zniknięcie prezesa. I Już dzwonimy do Pokuatoy! Kusy, jaki był ten numer na policję? Z tej podjaki zapomniałem! Yy, no i jest ona generalnie o tym, że prezes zniknął. Yy, także zobaczcie sobie opis. Jeżeli chcecie przeczytać, oczywiście, zatrzymajcie film. Natomiast ja przechodzę dalej, bo by to trwało wszystko za długo. Następna książka jest o Józefie Piłsudskim. E, czytałem jego biografię, czytałem parę książek o nim. E, I tutaj e, właśnie jest to książka autorstwa Sławomira Kopera. To pan jest, to wiadomo, nie? No, bo pan tego nie ukrywa. No, no tak, no. oczywiście. No i ja też wiem, kto pan jest, bo pan tego nie ukrywa. Czyli człowieka, którego szanuję, którego publikacje szanuję. Jak dotąd sparzyłem się troszeczkę tylko na jednej publikacji, ale o tym Wam opowiem kiedy indziej. Natomiast ta książka była za 5 zł, więc stwierdziłem, że przeczytam sobie jeszcze inne spojrzenie na marszałka, bo jest to postać, która dość żywo mnie interesuje. Także tak wygląda opis z tyłu. Książka kolejna, też podobno bardzo mocna, o człowieku, który ukrywał się podczas okupacji w Lesie, o partyzancie, którego ściga bezpieka, ale niestety w Polsce wynikła taka sytuacja, że zaproponowali mu współpracę, bo człowiek ten był przed wojną wybitnym śledczym bodajże. Zresztą tutaj możecie sobie dokładnie wszystko przeczytać. Także też może być to książka ciekawa, jak widzicie, jest dosyć gruba, także będzie co czytać. Kupiłem też sobie takową książkę, bo za 3 zł. Operacja Werewolf, czyli klimaty II wojny światowej, raczej końcówki II wojny światowej, także jak najbardziej moje klimaty. Tutaj mam książkę na podstawie filmu Karbala był to genialny film, byłem na nim w kinie. Jeżeli ktoś nie bardzo wie o co chodzi, to jest to książka o prawdziwej sytuacji, która miała miejsce w mieście Karbala, w której stacjonowali Polacy gdzie 40 naszych żołnierzy i bodajże chyba 17 Bułgarów broniło ratusza przed powstańcami, bo wtedy w Karbali wybuchło powstanie, więc po prostu mrowie terrorystów ich atakowało, a oni wytrwali tam parę dni i co najważniejsze wyszli z tego zwycięsko i praktycznie cało. Także bardzo ciekawy epizod w historii polskiej wojskowości i też podobno ta książka jest bardzo, bardzo dobrze napisana także zakupiłem ją od razu bez jakiegoś większego zastanowienia. Tutaj jeszcze wam może pokażę opis z tyłu. To podobno też jest dosyć mocna książka i dosyć dobrze napisana, także jak najbardziej chciałem ją przeczytać, ponieważ interesuje się żywo obecnym stanem polskiej armii, także myślę, że ta książka będzie dla mnie całkiem ładnie wygląda, jak widzicie okładka ze skrzydełkami, czyli miękka. Także przechodzimy do książki następnej. I następna książka e, dla odmiany, bo był Orban, jest o Putinie. E, też po prostu chciałem się czegoś więcej dowiedzieć o tym człowieku, bo tak naprawdę nie za dużo wiem o jego przeszłości, poza tym, że był w KGB. Kupiłem sobie też książkę ISIS o państwie islamskim, które, którego tematykę chciałem także bardziej zgłębić. E, no, nie, co prawda te opinie na temat tej książki były takie dość, bym powiedział, mizerne, natomiast sama cena... Stwierdziłem, że kupię sobie, bo często jest tak, że e, jakaś książka ma słabe opinie, a jednak mi się e, podoba, e, wbrew pozorom, więc tutaj też tak może być. E, to jest ciekawa książka, bardzo polska historia, wszystkiego. Trochę takie pierdzielenie o Chopenie. Autor mm, doszukuje się polskich korzeni u różnych e, wielkich postaci na świecie. Także jest to książka bardziej taka dla rozrywki niż. E, niż niosąca jakąś taką e, potwierdzoną naukową wiedzę, więc takie fantasmagorie do poduszki, ale też po prostu e, chciałem ją przeczytać, bo jestem po prostu ciekaw, co tam ten autor wymyślił. Bo o wielu postaciach w historii mówi się, że mieli polskie korzenie, na przykład e, Roxolana, czyli słynna sułtanka Hirem. E, natomiast takich ludzi na pewno jest dużo więcej i e, ciekaw jestem tych teorii spiskowych. Także przechodzimy do następnej książki. Tutaj jakaś powieść wojenna w twardej okładce. Tutaj jest leciutko wyszczerbiona, ale kosztowała mnie 2,50. Sztandar chwały się nazywa. Jest to oczywiście o Amerykanach. Także pewnie wojna z Japończykami. Tak wygląda opis. 2,50, więc kupiłem ją sobie po prostu, tak żebym miał do przeczytania. Dobra, bo już tutaj nie mam za bardzo miejsca koło siebie na te książki. A, trochę ich tutaj wpadło do pudełka, to nic, niech sobie leżą. Już nam się nie pomyli. I co tutaj mamy za książkę? Jest to książka o Ameryce, Wałkowanie Ameryki. Tutaj autor, który tam chyba spędził dużo czasu. E, właśnie opisuje Amerykę, jej kulturę, jej mentalność, także, y, także ta książka też mnie zainteresowała, też była za jakieś grosze, coś chyba niecałe 3 złote, więc dlaczego nie. O, jest to taki bardziej poradnik y, sen o bogactwie siedem kłamstw, które niszczą twój sukces, czyli, czyli taka bardziej powiedzmy psychologiczna y, książka. Jestem sceptyczny co do takich rzeczy, aczkolwiek y, akurat ta książka jakoś mnie zaciekawiła, także Chętnie sobie poczytam, co tam autorka ma do powiedzenia. No i moi drodzy, książka ostatnia jakby nie było już tutaj nic nie mam zielona i kompletnie nie wiem, co to jest. Aha, już wiem, co. Książka, której miałem nie zamawiać, ale w końcu zamówiłem. Kosztowała mnie 2,49 I tutaj jest piłka nożna, historia legendy Mistrzostwa Puchary. Też są opisane zasady piłki nożnej, ale także historia yy, bodajże piłki nożnej w Polsce. Także po prostu stwierdziłem, że a wezmę sobie tą książkę kiedyś. Jak nie będę miał nic lepszego do czytania, to ją przeczytam. Także moi drodzy, jak widzicie, kilka książek zamówiłem, trochę ich dużo. Tutaj cała kupa tych książek, tutaj też. Także będzie co czytać. Tak wyglądał unboxing. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że wyszedł jakoś tak w miarę akceptowalnie. Więc. To by było chyba na tyle. Jeżeli jakaś książka wydaje Wam się szczególnie ciekawa, oczywiście piszcie w komentarzu, które z nich byście chętnie przeczytali. Natomiast ode mnie to by było na tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Cześć!